No i hopsasa, hopsasa, kochani, dzieje się, darzy się, bym powiedział, kochani, góral burgera złożyć. Zaraz zobaczycie jak. A nie jest to nic trudnego, kochani, wystarczy klasyczna, świeżutka wołowinka albo mrożona, ale jeżeli mrożona, to na pewno 99%, a nie jakieś ściepy, czyli mielone koty, skunksy, no i kawałek ogona z pieska. Kochani, to ma być prawdziwe mięsko wołowe i tak, żeby nie było przegrillowane. Grillujemy je do 4 minut z jednej strony, 4 minut z drugiej. No i mamy tutaj, kochani, naszą cebulkę, którą byśmy zakroili i delikatnie możemy ją przeciągnąć też z żurawinką, ale nie trzeba, bo to wszystko zależy. Placek ziemniaczany, kochani, z dodatkiem cebulki. Jest on smażony na masełku. Kiełbaska, boczek, kochani, bo to jest bardzo ważne. No i bułeczka. Bułeczka, kochani, którą już wyjmujemy z pieca. Hopsasa! Hopsasa! Teraz uwaga, kochani, ale ja jestem nauczony, kochani. Gorącą rączką, proszę bardzo. I odkładamy sobie jeden spód i drugi spód. A na bułeczce, kochani, jak widzicie, po kolei sosik czosnkowy, pieczareczka zgrillowana, bunt, kochani, na wierzch. No i jedziemy z tym światem. Dajemy sos czosnkowy, kochani. Tylko ja sobie przejdę po sos czosnkowy. I zabieramy się za sosik czosnkowy, kochani. Tak jest, łyżeczka sosu czosnkowego na spód. Każdego syczkiego, kochani, nasz pomidorek. Bierzemy naszego pomidorka. Proszę bardzo. Tu możemy go dać tutaj, a możemy go dać na wierzch. My sobie to na chwileczkę odłożymy i pokażemy wam teraz, jak tutaj założymy to syczko sałatą. Na to syczko idzie, kochani, sałata nasza. Tak jest. W ten sposób. I kolejna, kochani. Hopsasaj! Nie jest to nic trudnego dla chcącego. Jeżeli nie możesz tego zrobić, zamówić, możesz to zrobić w chałupie. Sałata, pomidor, ogórek, wołowina, placek ziemniaczany, bunt, łoscypek, pieczarka, sos prawdziwy, naturalny. No i na to syczko, kochani, możemy dać na przykład ketchup, albo bez ketchupu po prostu przełożyć bezpośrednio już mięskiem. O, w ten sposób. Tak jest. O, bardzo proszę. Na syczko damy odrobinkę, kochani, cebulki. Tak jest, cebulka, kochani, hopsasaj, wołowinka, no, no. Tak to powinno wyglądać mniej więcej, kochani. Na to syczko przekładamy plastereczek boczku, kochani. Tak jest. Boczek, prawdziwy boczek. Nie z pazurami, nie z ogonem i nie z kopytami. Na to syczko, kochani, placek ziemniaczany. O, w ten sposób. Tak jest, kochani, tak jest. I teraz ich na to syczko damy pomidorka. Jednego, drugiego. Delikatnie przeciągniemy mieszanką BBQ, kochani. Tak jest. Poproszę po smaku. No i co? Ogóreczek kiszony będzie? Będzie, podłożymy go pod spód. Tak jest. Niech to cacy wygląda. No i kolejny ogóreczek kiszony. Jest pod spodem? Jest, kochani. Na to syczko ponownie sosik czosnkowy. Lubicie czosnek? Hopsasa, patrzcie, patrzcie, tu jest jeszcze z drugiej strony nagrywany Bacowski. Ho, 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 ho. I mamy sosik czosnkowy, kochani, na wierzch. I na to syczko, kochani, teraz ich kiełbaska. Tak jest, elegancko zgrillowana kiełbasa. Bez pazura, bez ogona, bez kopyta. Dobrze ułożona, o, w ten sposób. Trzy takie plastereczki, kochani. To jest, można powiedzieć, już góral burger. Jak widzicie, bułeczka, pieczarka, bunt. A teraz ich, kochani, na wierzch. Zamykamy to syczko bułeczką z łoscypkiem. Oczywiście bułeczka na zakwasie pieczona. Bardzo proszę, jaki ładny burger. No proszę bardzo. No proszę, można? Można. Wystarczy chcieć, a nie jest to nic trudnego i wystarczy spróbować. Tak jest, kochani. Teraz badyl na sam wierzch. Będziecie to jeść na wynos. A badyl mamy tutaj. Bardzo proszę. Przekuwamy w ten sposób. Cyk. I cyk. I można powiedzieć, kochani, voila. Dwa razy góral burger przygotowany. Tak to powinno wyglądać. Hopsasa! Co by się wam darzyło w twojej ocenie? Jest cacy? Hopsasa! I niech za tak będzie. Duża radość i uśmiechu na twarzy, kochani. Więcej przepisów kulinarnych już wkrótce na naszym fanpage'u. A zresztą staramy się to robić na bieżąco. A wam duża radość i uśmiechu na twarzy. Co by się nam darzyło? Ho, 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 ho! Hopsasa! Witajcie, widzę, kochani. Jak zrobić prawdziwą zapiekankę? Jeden się zastanawia, nie jeden pyta. A ja wam powiem. Bagietka, kochani. Z marketu czy nie z marketu? Od Kowalskiej czy nie Kowalskiej? Nieistotne. W każdym razie prawdziwa bagietka. Najlepiej pieczona na zakwasie. Spód takiej bagietki, bo wcześniej ją wcześniamy na pół. Stawiamy sobie na deseczkę, drewnianą, nie drewnianą, obojętnie jaką, byle była na deseczce i bierzemy się, kochani, za sosy. Bierzemy się za sosy i sosiki wykładamy, kochani. Tak jest. A w ten sposób smarujemy sobie naszą zapiekankę sosem, czyli sosem, który my przygotowujemy. A co jest tym sosem, którym przygotowujemy? Na pewno nie majonez, tylko gęsty jogurt naturalny, kochani, z dodatkiem odpowiedniej mieszanki przypraw.
I dokładnie smarujemy spód tej zapiekanki tym naszym sosem czosnkowym, bo to jest nasza baza, czyli podkład pod naszą zapiekankę. Możemy to zastąpić sosem pomidorowym też, bo także mamy sosy pomidorowe. Natomiast idealnym podkładem pod naszą zapiekankę jest właśnie nasz sosik czosnkowy, kochani. Tak jest, tak jest. Kiedy mamy już taki sosik czosnkowy wysmarowany na naszej zapiekaneczce, czyli spodzie, przygotowujemy się za grillowane pieczarki. Pieczareczki, kochani, rozkładamy równomiernie także po całości zapiekanki. Tak, żeby było czuć, kochani, tą pieczarkę, bo jak ja patrzę, jak co niektórzy przygotowują zapiekanki i skubią się i żałują tej pieczarki, to się zastanawiam, czy naprawdę warto oszczędzać na składnikach dla gościa, który raz jej nie wróci? No nie, dlatego zawsze warto. Ja zawsze mówię, że jak przygotowuję zjedzenie komuś, zrobię tak, żeby i tobie smakowało. No właśnie, no właśnie. Czyli taką zapiekaneczkę, kochani, solidnie naszą pieczarką obsmarowujemy. I układamy, o właśnie, w ten sposób, a przy okazji możemy sobie zaśpiewać jakąś pioseneczkę, jeżeli ktoś wie, coś można zanucić. Tak jest, ja jak sam jestem, to sobie często nucę różnego rodzaju pioseneczki, czy góralskie, czy jakieś bluesowe. Ale my, kochani, teraz będziemy mówić dalej o naszej zapiekaneczce. Nasza zapiekaneczka już jest przygotowana, można rzucić ją do pieca, wtedy jest zapiekanka tylko z pieczarkami. Hopsa, sa, może być? Może być. Ale możemy też, kochani, odłożyć ją na bok i zabrać się, kochani, za góralski ser, wędzony ser góralski Bums, tak się nazywa. I kładziemy ją sobie w ten sposób i zakrajamy na plastry. Tak jest. Grubsze, cieńsze, ser powinien się roztopić fajnie, rozpuścić fajnie w piecu. Więc solidnie go zakroimy sobie. O, w ten sposób. No jest duża różnica między normalnym serem takim sklepowym, a serem wiejskim, który też u nas możecie nabyć. I wracamy do naszej zapiekaneczki, proszę bardzo. Kładziemy ją w ten sposób, zabieramy się za nasz ser góralski bunt i wykładamy sobie naszą zapiekankę tym właśnie buncem. Tym właśnie serem, który się rozpuści w piecu. Piekarnik już wcześniej rozgrzewamy sobie na 180 stopni. Tak jest, z termoobiegiem. I te 180 stopni, kochani, utrzymujemy do rozgrzania pieca. Kiedy się rozgrzeje piec, warto włożyć miskę z wodą, żeby to wszystko fajnie odparowało jeszcze. A chyba, że mamy nowoczesny piec z nawilżaczem, to wtedy nie trzeba. Kiedy już mamy naszego bunca wyłożonego na naszą zapiekankę, kochani, należałoby zabrać się za kolejny składnik, a kolejnym składnikiem jest nic innego jak świeżutki boczuś, kochani, boczuś parzony albo wędzony, jak kto woli, ważne, czy był wiejski i co by nie miał w sobie nadmiaru chemii. Tak jest, no bo powszechnia chemia to dostępna jest już wszędzie, wiecie? Kroimy go i elegancko go zakrajamy. Tak jest, o, w ten sposób, kochani, właśnie w ten sposób. No bo zasunięta jest, dobrze, z tamtej strony jest bardzo dobrze. I wykrajamy to sobie. O właśnie. O tak, kochani. O tak, właśnie. Ładnie, elegancko wykrajamy nasz boczuś. Kiedy już nasz boczuś jest wykrojony, zabieramy się podobnie za naszą zapiekaneczkę i ładnie wykładamy sobie tą naszą zapiekankę tym właśnie boczusiem. No, w ten sposób. No i tak powstają nasze autorskie zapiekanki na wypasie. Dlaczego autorskie? Dlatego, że są autorskie, sosy są nasze, autorskie, ser jest nasz, boczek jest nasz, kiełbasa jest nasza, bez pazura, bez kopyta oczywiście i bez kolana. Hopsa, sa. Teraz zabieramy się za kiełbasę, kochani, studencką, góralską, jaką chcemy. Ważne, żeby była bez kopyta, bez pazura i zakrajamy ją sobie na takie plastry. O właśnie, w ten sposób, kochani. Hopsa, sa. Tak jest, akurane sio, jedzem te cepio, a odsypki se dają, a w górę zaprosują. Odkładamy naszą kiełbaskę, kochani, i wykładamy naszą kiełbaskę. Możemy ją włożyć teraz na boczek, ale możemy odłożyć tą kiełbaskę sobie na bok i zaraz wam coś fajnego pokażę, żeby to jeszcze ładnie wyglądało. Zabieramy się za łoscypka. Łoscypek wędzony, czyli kolba, kochani, i zakrajamy sobie go. Tak jest, o, w ten sposób. I ten góralski ser, czyli wędzona kolba łosypek, wędruje na wierzch, na boczek, pod którym znajduje się bunt i pieczarka, a także nasz autorski sosik. I teraz, kochani, kiedy już mamy zakrojonego tego łosypeczka, wykładamy go na wierzch, o, w ten sposób. Tak jest. A niech to syczko ładnie wygląda. Nie tylko smakuje, ale różnie i wygląda. I teraz, kiedy mamy już naszego łoscypka ułożonego, na wierzch śmiało możemy wyłożyć naszą kiełbachę. Bez pazura, bez kopyta. Ho, 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 ho!
i bez ogona, tak bym powiedział. No bo ogonówka to ogonówka, tak? To może być strogonów. Hopsasa! A tutaj mamy wypasioną zapiekaneczkę. I teraz, kochani, na to syczko, na wasze życzenie, albo i też nie, bo to zależy od tego, czy ktoś sobie życzy, czy też sobie nie życzy. Możemy na wierzch, na tego sypeczka, na tą kiełbaskę, kochani, wyłożyć sobie odrobinkę żurawinki do smaku. Tak jest. O, w ten sposób. Tak jest. I to syczko, kochani, wędruje do pieca. Na nie więcej niż 8-9 minut. Tak wygląda zapiekanka na wypasie i taką zapiekankę śmiało możecie sobie zrobić. Żeby ją zrobić, wystarczy mieć odpowiednie produkty, a te wszystkie produkty dostępne są u nas, kochani. Duża radość, uśmiech na twarzy, więcej filmów już wkrótce. Hej, hej!